We are in fifth round of Drift Masters in Hungary. We have three drivers here, Itai Sadek, Peter Kozłowski and David Sposób. Let's the fun begin. Co się dzieje? Mieliśmy drobne problemy z turbo, więc kontrolnie je rozebraliśmy, sprawdziliśmy, poprawiliśmy mapę paliwową i jedziemy dalej. Zabawa trwa, nic nas nie powstrzyma. Dobrze. Itai, and what do you think about it? Dobre. Dobrze? Będzie dobrze? Dobrze, dobrze. Wysiane, wysiane. Jesteśmy u Itaja i tutaj udało się zakwalifikować do top 16 i tu koledzy mechanicy najlepsi na świecie naprawiają wszystko co spadnie w ręce. The, let's say the lucky man today. The lone survivor. Yes, the lone survivor. I hope that the next run the car still will be in one part. I wish you this. Yeah. That we will not finish like in Riga. Yeah. Jesteśmy pośrodku niczego, pośrodku gdzieś. Jest super, fajna pogoda, samochody jeżdżą. Czego chcieć więcej? Jeśli będziemy mieli tendencję do jazdy jak na ostatniej rundzie, to ja myślę, że to już największy polski mechanik. Czyli jakby i blacharz nie pomoże. Z rundy na rundę jesteśmy coraz lepsi i samochód działa. Tak, mamy ze sobą najważniejsze narzędzie na tą rundę. Jeszcze jest starsza wersja jego i też większa. Najbardziej potrzebna tutaj, a to tutaj. A mógłbyś zademonstrować, jak się używa tego? Znajdujemy punkt i. Dobrze, i teraz. Technicznie, trzeba z biodra. Dobrze, jeszcze raz. Trzeba z biodra. Technicznie. Technicznie, czyli szanowni państwo, jakbyście chcieli zobaczyć, albo dowiedzieć się, w jaki sposób użyć młota, to G-Garage na pewno wam powie. Chłopaki używają młota zawodowo, mają patenty na młoty, uprawnienia na młoty, więc do G-Garage zawsze można. Certyfikaty wszystkie możliwe, od góry do dołu. Jesteśmy teraz pod samochodem, to jest jego dolna strona i w tym momencie będziemy spasowywać ze sobą przewody wodne, bo się za bardzo rozluzowały w tej luźnej atmosferze, więc zaciskamy im pasa za pomocą legendarnych trytytek. Proszę bardzo. Tak, oto one, wszystkim znane i lubiane trytyteczki. I teraz trytyteczkujemy. Jest gorąco, naprawdę jest gorąco. Ale wewnętrznie jestem bardzo ucieszony, że jedziemy cały czas top 16, jedziemy dalej w grze. Auto dostaje naprawdę srogie bęcki, a mimo to świetnie sobie radzi. Nawet lepiej jak normalnym. Głównym narzędziem, jak widzieliście, jest młotek i trytytka. I nagle jedziemy, wiesz, dwa razy lepiej jak normalny, przygotowany samochód. Rzeczą to jest, jeśli komuś jedzie w nowym aucie, to trzeba wrócić do starego braku i wygrywać. To taka rada dla kierowców, tak mi się wydaje. Okay. Jest najlepszym zespole na świecie, ponieważ jako jedyny ten zespół ma normalne żarcie. Polskie widzicie, świadanko. Normalne polskie świadanko, Piterek sobie je. Zostałem zaproszony tutaj na kanapkę, więc skorzystam. Czemu by nie skorzystać z kanapki? Jak już cały internet będzie widział, zobaczcie, proszę bardzo, soczek z Polski. Herbatka. Herbatka? Ale zobaczysz jaka. Herbatka. Mamy herbatkę. Herbatka u tatka. Proszę bardzo, herbatka. O, zdrowie, dowie herbatką. Tu wszyscy, tu nikt nie pije. Tu wszyscy sportowcy.
Jestem tu trzeci raz. Tor jest specyficzny, bo nie ma band, jak o samych sobie takich betonowych, jak jesteśmy przyzwyczajeni na Drift Masters, że obkładają wszystko bandami. Ale bandy już same wyrosły, czyli są to naturalne bandy z ziemi, gdzie są wsadzone dodatkowo opony od traktorów, bardzo twarde. I na to jest przykręcone, czy przynitowana, taka gruba guma, jak na wykładziny się kładzie, tylko bardzo gruba. I to stwarza taką bandę gumową. Minusem jest taki bardzo wielki, że ta guma bardzo wciąga. W betonie jesteś w stanie się prześlizgnąć. A tutaj, jeżeli dotkniesz tej gumy, no to wiadomo, że guma lubi się trzeć. No i od razu wciąga i jest game over, nie? Czyli walisz w bandę. Tak, nawet jak nie chcesz, to walisz przodem. Więc, obraca ciebie. Więc no warto nie jeździć tak blisko. To dlatego sędziowie też zadecydowali, że 3 z 5, czy w sumie z 6, no ale powiedzmy, że 5 jest zewnętrznych zon, są odsunięte o metr od tych band, no bo znając tutaj poziom i skill wszystkich kierowców, to byśmy co i przejazd mieli pewnie dzwona, bo każdy by chciał szorować po tych bandach. Więc 3 bandy są odsunięte, 2 są blisko, ale no ale właśnie na tych bandach dzisiaj jest bardzo dużo już crashów, nie? To pewnie już oglądacie, jak ja to mówię. Tak, oglądaliśmy już kilka crashów. Tor na Węgrzech jest super pod jednym względem. Zawody odbywają się tutaj do późna. W tej chwili jest godzina 19.40 i trwa druga runda kwalifikacji. Nie ma już słońca i włączono lampy. Naprawdę klimat jest świetny. Dym unoszący się jeszcze od spalonych opon. Wygląda to naprawdę nieźle. No i mamy godzinę 21.30, to jest chyba jedyna runda na Drift Masters, gdzie goście wciąż dożynają te samochody. Wciąż tu się coś dzieje, kibice cały czas są i patrzą, obserwują, proszę bardzo. Mamy nocny trening, fajna sprawa. Chyba jedyna taka możliwość, ponieważ tor w Węgrzech jest na końcu świata. W dzisiejszym dniu wydarzyły się fajne rzeczy, bo Dawid i Itaj się zakwalifikowali do rundy drugiej. Dawidzie, jak przebiegały te kwalifikacje? Jak ci poszło? No, dla mnie ciężko. Treningi odbywały się znacznie lepiej na pewno. Kwalifikacje no gorzej. No. Ale dlaczego? To jest problem z zawieszeniem podobno. Nie z zawieszeniem. Bardziej jest zmiana zawieszenia przez auto. Auto jest bardziej trakcyjne. Ale to w stosunku do tego, co było ostatnio, to co zmieniliście, że w tej chwili bardziej jest trakcyjne? Nie, to jest po prostu po zmianie, co zmienialiśmy zawieszenie na rydze. Auto no, zaczęło być trakcyjniejsze i po prostu no, za mało ciśnienia pewnie, więcej gripu, przez co no, jakby ta druga zona, nie mogłem dolecieć do niej, nie mogłem jej złapać, starałem się wysuwać na zewnętrzną, a jednak ta trakcja cały czas mnie trzymała. Nie? No dobra, jak porównasz ten tor do reszty torów, to dobrze ci się tu jeździło, gorzej ci się jeździło? Ogólnie jakoś treningi odbywały się lepiej, naprawdę, bo lepsza ta linia była w mojej jeździe, bardziej płynniejsza, łapałem wszystkie zony no, na ostatnich przejazdach treningowych, no niestety na kwalifikacji wiesz, to może dużo też stresu wpłynęło, głowa nie zapracowała tak jak potrzeba. I to co, to jutro w takim razie dopompujecie 1/10, 2/10 bara, tak? Postaramy się, cokolwiek. Nie wiem, dopompujecie co z tego, i ten i nie pójdzie wiem, co z tego będzie, bo ostatnia pozycja, czyli 32 w top 32 i od razu para z Piotrkiem. Ostatni będą pierwszymi, no może Piotrkowi... Ostatni jadą z pierwszymi. Ostatni jadą z pierwszymi. No nie, no liczmy na to, że ci się uda. Co prawda życzymy też Piotrowi, żeby też mu się udało, ale wspieramy Dawida, żeby też mu się udało, więc... Będzie walka Polak z Polakiem, także trzymajcie kciuki.
Wszystkiego najlepszego jutro. Second day of playing in Rabotsuring in Hungary. We are after top 32, where we had Itai Sadek and David Sposób. And now Itai Sadek qualify for top 16. Let's go into it. So I have some questions. Of course, yeah. Why the cover, the valve cover is from plastic? Valve cover is from plastic, but that's more so a rocker, an over rocker cover. Oh, so yeah. You have the normal aluminum rocker cover housings here. We keep it on, it doesn't burn, so it looks good. It doesn't burn? No. Steel? Yeah. No, well, this is steel here. Ah, and then okay. The cover itself is... Oh, this is on plastic. Yeah, yeah. So we keep it, it doesn't burn, and it makes the engine look good. Okay. Yeah. And why you put here some kind of this? When the power steering fluid gets hot, there's a breather on top of the power steering bottle. So the oil tends to come out of it once it gets hot. So we put that on it just so it doesn't spill down and land on something hot and burn. Okay. Because this engine looks so clean, nice and simple. What do you think about engines for super like N58? Complicated. Definitely complicated compared to this. Yeah, 100%. You have any problems with this engine? We had a few alternator problems with the bracket flexing, so we relocated it to this side of the engine now. With a much more solid bracket, it's now mounted with the power steering pump because it used to flex on this side and it would knock the belts off during competition. Okay. So now the belt problem is solved. Good to go. Okay. And one more question, because I see guys that here the rear fender is burning. Yeah. Even Adam did advertising video. It's good that for us. burn, yeah. As long as the car doesn't go on fire, I guess. Yeah, but there's some kind of risky, yeah, because it's a risk because it took a very long time to get to the fire extinguishers. That fire site got really bad if you want to have a look at it. Yeah. As you can see. Oh my god. Yeah. The fire extinguisher guys weren't ready. Okay. So it left burning for quite a long time. Okay. No, because so it's risky. It definitely is risky because if it's like this for a lot longer. Because you know it is risky, even because we have in our company we have the guy. He was driving the E46 to work. Okay. Like 2 days ago. Yeah. And the car looks like, I will show you. The car looks like this. Oh no. Yeah. Damn. Yeah. Yeah, we don't want that. So why I'm let's say a little bit preoccupied for Adam. Yeah. Because I don't want to see this car. No, of course not. I'll be honest with you. I think the fix to do this is to raise the car up. But yes. it looks too good. Adam doesn't want to raise the car up. Yeah, I know. So it sits against the carbon Kevlar and the gel in the carbon Kevlar that keeps it together gets too hot and it catches up on fire. Okay. But he doesn't want to raise it. Yeah, so I know, like, because we also did a car for Adam for Alt Race. It was also E36. Yeah, yeah. And Adam wanted it really low. Yeah, even he was, you know, making tests. If the finger... Hey, look. Look what the adjustment. The finger doesn't go in. So, yeah. Yeah. He likes it. Yeah. It's all about style. Yeah, anything interesting in this car? Because I also saw that here you have nice patent. This one. Yeah, yeah, so it's a quick release panel. Yeah, so if you want to take out it. Yeah, so it just pops out pretty easy. Sometimes. Easy and not easy. But it's going out. Okay, and you can do something here, yeah? Yeah, so working on the coolant lines or working on the PDM, it just makes the life a lot easier. Or maybe running wires to cameras in the car and whatnot. Look how clean this car is, really. It's so clean here. Everything has its place. Yeah. Very nice.
And also the glass here, you can take it out, yeah? The same way. The mount is here, yes? Or? It's three bolts. Ah, three bolts. It's be mounted here. Ah, okay. And it has a strengthening plate to stop it from flexing. Okay. I prefer to ride with the glass, you know? With the glass, yeah. Yeah, because the smoke, because of the rubber all things, you can also, you know, get hit by something. Of course. Yeah, we were having a bit of problems with smoke getting into the car. That's why the windows were out. We have since then solved it. And Adam, I think he likes it running without the windows, so he just puts on the arm restraints. And he's good to go. I see work of those guys, and it's really awesome. Yeah, the best mechanics I see in this paddock. Thank you very much for showing us the car. Hungary, what you feel? You are 13, so this is success. Congratulations. How was the track? How you feel on the track? Actually, it's very, very challenging. For the most of the day, I didn't feel I didn't feel good with the car. I didn't manage to find the pace and the rhythm. But during the last practice session and the first and second qualifying runs, I think I managed to find the rhythm and to get the hang of the car now that it's bent or something like this. So bending repaired the car, yeah? Yeah. Now the car is after few crashes like we saw in Riga. So now the car is ready to roll, yeah? Hooking in. So, okay. So, I feel good and feel ready for the top 72 battles. Okay. And what is, because you are playing with the pressure, you are playing with suspension somehow, or you don't do anything? So currently we don't have the sway bars, we can't put them on because the car is bent, and we can't adjust anything in the rear suspension because it's all bent and really flimsy. So the only way to adjust the car currently is the coilovers and the tire pressure. Every time we go out, I try to find something different. And, okay, so what the pressure you had today? In the qualifying, I ran 2.3 bar in the rear. 2.3? Yeah. Okay. So, and quite stiff suspension to not have a lot of grip, to make the car easy to drive and slow and, you know, like easy to control. Okay, good. So once again, congratulations. Thank you. And see you tomorrow, and I hope, you know, you will be in top 3. Jak tam? Się trzymasz? Jak się trzymam? Bardzo dobrze, ale pogoda niestety no daje we znaki. Gorąco, bo naprawdę w aucie było 60 około stopni. A nie myślałeś, żeby klimatyzację założyć? Tak, no nie. Peter ma wiatraczek. Nie, no, śmieję się. Trzy wiatraczki na przykład. To jest ogólnie dobry pomysł, tak mi na, żeby założyć klimatyzację do takiego auta. Bo zawsze to jest jakieś chłodzenie. Aczkolwiek, no wiesz, też jakby inwazyjność tego na pewno by wpłynęło na resztę podzespołów i tak dalej. Jak się trzeba jeździć tym, co się ma. Jak na tym torze się czujesz? O, to jest ciekawe. Dobrze, dobrze. Jeździłem tutaj już parę razy. Niestety innymi autami o mniejszej mocy. Swoim też raz jeździłem, ale w całkowicie innej konfiguracji, więc inne opony, inne przełożenia, inne zawieszenie, inny setup silnikowy i tak dalej. Aczkolwiek na dzisiejsze treningi spoko. Jak na razie zrobiłem tam 4 czy 5 przejazdów, jest ok. Z drugiej sesji treningowej jeszcze tam jakieś do poprawki rzeczy na inicjacji, głębiej zona. Jedna, druga gdzieś tam. Bo ty byłeś tutaj na, rozumiem, Drift Open to był? Nie. Ja byłem na 2 razy na driftingowy sukcesor polski i raz na jednej rundzie, która była łączona jakby węgierska liga z driftingową. Bo to pierwszy raz Drift Masters tutaj, nie? Okej, okay, dobra, no to kurwa, powodzenia ci życzę. How it was? You are in top 8 now after top 16. Congratulations. How it was? The driving the dark, I mean. Feeling great in the dark. It's a different track, it's a different layout, it's different everything. Like you need to find your way and memorize it very well because half the track, especially so in the you go from memory or you are trying to see
the leader. Try to see, but you know there's like places where you can't see, so you are only by memory. Okay. Especially in the chase, only by memory, like you can't see anything. Because the smoke and lights, with darkness, it blinds you.